Znacznie zmniejsza ryzyko ciężkiego przebiegu COVID. Ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19. Wiele osób nie rozumie, jakie to ważne. Zdrowy tryb życia istotnie zmniejsza ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19. Zwiększają je z kolei cukrzyca, nadciśnienie, otyłość, wysoki cholesterol, palenie, czy choroba sercowo-naczyniowa, mówi kardiolog, epidemiolog chorób serca i naczyń profesor Maciej Banach z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Zdaniem naukowca, jeżeli będziemy skutecznie walczyli z tak zwanymi czynnikami ryzyka, to znacznie zmniejszamy prawdopodobieństwo ciężkiego przebiegu COVID-19 i późniejszych powikłań. Jeżeli przestaniemy palić, będziemy pamiętali o regularnym wysiłku fizycznym, właściwej diecie, właściwej kontroli lekarskiej m.in. przy cukrzycy, zaburzeniach lipidowych i nadciśnieniu tętniczym, to, jeśli zachorujemy, zmniejszamy ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, podkreślił profesor Banach. Mam wrażenie, że pomimo wiedzy na ten temat, wiele osób nie do końca rozumie, jakie to ważne i jakie może mieć znaczenie, zaznaczył. Jeśli spojrzymy z perspektywy przyczyn tych 67 tysięcy dodatkowych zgonów w 2020 rok, czy obecnej ogromnej ich liczby związanej z COVID-19, to jasno widać, że te same czynniki ryzyka zwiększają prawdopodobieństwo ostrego przebiegu tej choroby, a także powikłań i zgonów wynikających z występowania chorób współistniejących, przyznał lipidolog. Lekarz, jeszcze jedno zagrożenie zdaniem profesora jest jeszcze jedno zagrożenie związane z lekceważeniem trapiących nas innych chorób w dobie epidemii. Może się okazać, że COVID-19 przejdziemy bezobjawowo albo z niewielkimi objawami, a powikłania po tej chorobie wynikające z czynników ryzyka pojawią się za kilka miesięcy, zwrócił uwagę Banach. Przypomniał o opublikowanych niedawno badaniach dotyczących tego problemu, które nazwano late COVID, które ma na celu ocenę późnych powikłań pocovidowych, między innymi pod kątem czynników ryzyka, które mogą je wywołać. W tych badaniach zwróciliśmy uwagę, że jeżeli ktoś jest otyły, ma cukrzycę, jest w średnim wieku, czyli około 59 lat, to rzeczywiście może się okazać, że nawet jeśli przebieg COVID-19 będzie z niewielkimi objawami, to później, po chorobie, mogą pojawić się groźne powikłania postcovidowe, relacjonował profesor. COVID-19. Powikłania są naprawdę bardzo groźne. Te powikłania są naprawdę bardzo groźne. Może się pojawić zapalenie mięśnia sercowego, zatorowość płucna, dusznica bolesna, migotanie przedsionków oraz powikłania zagrzepowe, ostrzegł. Dlatego leczmy swoje podstawowe choroby, monitorujmy je. Nie bójmy się iść na badania, czy nawet do szpitala, bo tam jest naprawdę bardzo niewielkie prawdopodobieństwo zakażenia koronawirusem, zachęcał. Zróbmy wszystko, aby skutecznie leczyć choroby stanowiące ryzyko cięższego przebiegu i ryzyko powikłań po przechorowaniu COVID-19, apelował profesor Banach. Naukowiec namawiał do próby przejścia na zdrowszy tryb życia. Nawet już do znudzenia informuję internautów czytających moje posty, że na przykład przebiegłem 12 km, przeszedłem na dietę albo przeszedłem odpowiednią liczbę kroków, powiedział. I nie jest tak, że ktoś nie ma odpowiednich warunków, aby zwiększyć aktywność fizyczną. Jeżeli chcemy, to te warunki zawsze znajdziemy, przekonywał. Wysiłek fizyczny, co przypomniał lekarz, zwiększa odporność organizmu. Zmniejsza natomiast zapalenie, stres oksydacyjny, czyli jeśli pojawi się tak zwany czynnik zapalny, czynnik wirusowy, w tym SARS-CoV-2, mamy większe szanse, aby nie doszło do zakażenia lub tego, aby przebieg choroby był łagodniejszy, zauważył Banach. Dieta. Zadbajmy o witaminy. Kolejnym czynnikiem zmniejszającym ryzyko powikłań przy COVID-19 jest dieta. Jedzmy zdrowo. Zadbajmy o witaminy, szczególnie o witaminy D. Tutaj chodzi też m.in. o witaminę C i witaminę E, wymieniał. Najlepiej, aby były to witaminy pochodzące z owoców, warzyw. Nie zapominajmy o kwasach omega-3, które też bardzo skutecznie hamują zapalenie i zwiększają odporność, a one są dostępne w rybach, orzechach, nasionach, podkreślił naukowiec. Ta wiedza nie jest tajemna.
Wiemy przecież to wszystko, tylko musimy się zmobilizować, przekonywał. Jeśli mamy chorobę sercową, musimy przysłowiowo stanąć na głowie, aby dotrzeć do lekarza i się optymalnie leczyć, przypomniał kardiolog. Jeżeli nie przyjmujemy leków, zdecydowanie bardziej narażamy się na ryzyko bardzo ciężkiego przebiegu COVID-19, ostrzegł. Wiele zależy od nas samych. Wiemy o tym, że zdrowy tryb życia pomaga zwalczać pandemię, ale wiele zależy od nas samych, zaznaczył profesor Banach. Oczywiście nie mamy pewności, że żyjąc zdrowo nie zakazimy się koronawirusem, ale w chorobie COVID-19 możemy liczyć na łagodniejszy jej przebieg, podsumował profesor Maciej Banach. Święta podczas pandemii. Apel lekarza. Mamy medyczny armagedon w związku z dużą liczbą infekcji koronawirusem. Profesor Banach zaapelował o pozostanie w domach podczas zbliżających się świąt. Unikajmy kontaktów w święta. Nie przemieszczajmy się. Nie odwiedzajmy rodziny i znajomych. Najlepiej przesiedźmy te święta w domu, podkreślił naukowiec. Jego zdaniem sytuacja jest niebezpieczna. Musimy sobie powiedzieć, że mamy medyczny armagedon, zaznaczył. To jest bardzo poważna sytuacja, jeśli chodzi o system ochrony zdrowia w Polsce, oświadczył profesor Banach. Naukowiec namawiał do zastanowienia się, co każdy z nas może zrobić, aby zapobiec dalszemu rozwojowi epidemii. Miejmy nadzieję, że to ostatnie święta, które będziemy musieli spędzić tylko w domu, wspomniał. Pewnie będzie taka chęć, że będziemy chcieli się plus na chwilę plus przemieścić, pojechać do bliskich, przyjaciół, przewidywał. A co, jeśli spotkają się tam ludzie, którzy przechodzą COVID-19 bezobjawowo i osoby jeszcze nie zaszczepione? Pytał Banach. Proszę, aby zadbać o swoje bezpieczeństwo i na tym, jak możemy zabezpieczyć siebie i swoich najbliższych, osoby, z którymi mamy kontakt, zaapelował profesor Banach.